Czytamy dziś właściwie krótką perykopę, która stanowi zakończenie i podsumowanie pierwszej sekcji w pierwszej części Ewangelii. Otóż Ewangelia według świętego Marka w sumie skomponowana na planie jako dwóch zasadniczych części, które określone są dwoma tematami. Jezus jako Mesjasz i Jezus jako Syn Boży. W tej pierwszej części, której uwieńczeniem jest wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową, jak to czytamy w 8 rozdziale, znajdują się trzy sekcje, które Marek właściwie zaznacza w taki sposób, że każda sekcja wprowadzona jest tematem uczniów, powołaniem uczniów, wskazaniami dla uczniów, a kończy się właściwie informacją o reakcji na działalność i nauczanie Jezusa. Otóż właśnie ta pierwsza sekcja rozpoczynała się w pierwszym rozdziale, kiedy ewangelista między innymi powiedział, że Jezus głosił, że czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Niebieskie, więc nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. To program, na który głoszony przez Jezusa odpowiadają pierwsi powołani. Oto powołane najpierw dwie pary braci, później jeszcze celnik właśnie w komorze celnej. No i podsumowanie dzisiaj w tym trzecim rozdziale od 7 do 12, które pokazuje reakcję ludzi na to wszystko, co do tej pory Jezus zdziałał, czego nauczał. I następnie od 3:13 rozpoczyna się druga sekcja, znowu wzmianką o uczniach, o powołaniu teraz i ustanowieniu grupy 12. W tym dzisiejszym podsumowaniu właściwie mamy jakby streszczenie tego, co do tej pory, ale też otwarcie pewnych tematów, które będą rozwijane w kolejnej części, a więc jest to pewna, powiedzmy, perykopa przejściowa. Głównie ona podsumowuje, więc będzie tu wspomniany znowu sam Jezus jako główny agent, protagonista, który ze swoimi uczniami odchodzi nad jezioro. Wcześniej Jezus przechodził koło jeziora, powołał pierwszych uczniów, powoływał ich po to, żeby porzucając dotychczasowe zajęcia, stali się rybakami ludzi. Oni mają uczestniczyć w misji samego Jezusa, który działając nad jeziorem szczególnie okazuje się właśnie rybakiem ludzi, oni zaś mają uczestniczyć w tej jego misji. Stąd Jezus znowu idzie w kierunku jeziora i rzeczywiście połów teraz jest niesamowity, bo ewangelista dwukrotnie będzie mówił o wielkim mnóstwie, o mnóstwie wielkim. Właściwie te cztery słowa w pierwszych wersetach umieści też w formie pewnej struktury retorycznej stosowanej w literaturze żydowskiej w formie swoistego chiazmu A, B, B prym, C, B prym, A prym, wielkie mnóstwo, mnóstwo wielkie, przez które autor połączy właściwie wzmianki o terenach, z których przybywali właśnie ci ludzie. Czytamy, że oni z jednej strony przybywają z Galilei, ale też z Judei i z Jerozolimy. To są tereny właściwie, które są już wspomniane przy chrzcie Janowym, ale okazuje się, że Jezus spowodował większy ruch ludzi niż sam Jan Chrzciciel, bo dalej czytamy, że do niego przychodzą też ludzie i z Idumei, i z Jordania, z okolic Tyru i Sydonu. Czyli właściwie te tereny przekraczają już nawet i sam, powiedzmy, teren Palestyny. Idumea to na południu właściwie rejon, z którego pochodził Herod Wielki.
no i oczywiście jego rodzina, więc aktualnie rządząc Galileą, także Idumejczyk Herod Antypas. Jerozolima, no to centrum tutaj tejże Judei, za Jordanię, to druga strona, no gdzie właśnie mamy, powiedzmy, przede wszystkim też tereny mocno spoganiałe, aczkolwiek jest tam też rejon Pelli, a więc też rejon, gdzie mieszkają Żydzi, rejon, który podpada pod panowanie Heroda Antypasa, ale także Dekapol pogański, więc związek 10 miast właśnie za Jordanii. Dalej, daleko na północ, powyżej, powiedzmy, Galilei, Tyr i Sydon. To właściwie tereny, na które Jezus chwilowo się zapuści, wyjdzie, jak wiemy, w 7 rozdziale, uwolni też córkę Syrofenicjanki, czyli właśnie kobiety z tego rejonu, właśnie no, Tyru i Sydonu. Więc widać, że misja Jezusa otacza coraz szersze koła i ewangelista dwukrotnie podkreśla, że ogromne mnóstwo ludzi przychodzi teraz do Jezusa. Otóż wczoraj rozważaliśmy, jak Jezus, konfrontując się właściwie z faryzeuszami, a także byli wspomniani Herodianie, zwolennicy Heroda, tutaj ta Idumea zdaje się nawiązywać znowu właśnie do tego Heroda Idumejczyka. Tamci zawiązali spisek przeciwko Jezusowi. Jezus w centrum ich kultu lokalnego, pewno w synagodze w Kafarnaum, dokonał cudu uzdrowienia, tak jak wcześniej dokonał cudu uwolnienia. I reakcja właśnie tych zebranych w synagodze była fatalna. Mimo że Jezus na ich oczach, pośrodku, dokonał wielkiego cudu uzdrowienia i uczynił znaki, inaugurujący wręcz czasy mesjańskie, to jednak oni, pełni zatwardziałości, powzięli spisek przeciwko Jezusowi. Jezus, no, idzie teraz w kierunku jeziora, gdy tam okazało się, że jego Ewangelia nie została przyjęta, to nad jeziorem dzieje się zupełnie inaczej. Taki kontrast. Tamci zgromadzeni w sumie w synagodze na słuchanie słowa. Ci, którzy przychodzą do synagogi, no to przecież wydawałoby się, ci, którzy szukają Boga, Jego woli, znają Pisma, więc są poszukującymi Boga, a tymczasem rozmijają się z Jezusem. Tymczasem nad jeziorem gromadzi się wielkie mnóstwo. Dlaczego? Ewangelista powie, dlatego, że oni słyszeli, jak Jezus wiele zdziałał. Nie ma tutaj mowy o tym, że oni przyjęli Jego naukę, że zrozumieli Jego nauczanie. Właściwie słyszeli tylko, jak wiele zdziałał. Czyli te tłumy w sumie idą na jakąś wieść rozpowszechnianą o cudach. Jezus do tej pory rzeczywiście działał cuda uzdrowienia i uwolnienia, więc uzdrawia i dokonuje egzorcyzmów. I to te, można powiedzieć, zewnętrzne znaki powodowały wielkie poruszenie tłumu, który zbiega się teraz nad jeziorem. Więc ci ludzie pewno niewiele rozumieją z nauki Jezusa. Ewangelista chce niejako pokazać, że pewno zbawcza misja Jezusa najpierw będzie się spotykała pośród tłumów właśnie z takim odzewem, że pewno niewielu tam będzie takich, którzy będą dociekać, starali się, będą zrozumieć właściwie, po co Jezus przyszedł, kim On jest, na czym polega Jego nauka. Zresztą za chwilę w 4 rozdziale, jak Jezus będzie nauczał w przypowieściach, to tym bardziej to wyjdzie na jaw, że On mówi, a oni nie pojmują. Musi On więc uczniom osobno wyjaśniać, jednak oczekuje od tego, żeby jak najwięcej ludzi pojęło Jego naukę. Niemniej pierwsze Jego wystąpienie i te znaki cuda, które czyni, powodują wielkie poruszenie ku Niemu.
można powiedzieć, że przez tę działalność cudotwórczą no, spowodował no, taki ruch, który może można by oceniać jako też swoisty kłopot. Musi polecić nawet swoim uczniom, by przygotowali łódeczkę. Akurat no, jest tutaj ten rzeczownik użyty w formie zdrobniałej, by ona była cały czas gotowa. I to właśnie ze względu na te tłumy, które napierały na niego. A więc rzeczywiście na Jezusa napierają wielkie tłumy. Jest to kontynuacja tego, co było choćby po uzdrowieniu człowieka trędowatego. Jeden przyszedł do Jezusa, został uzdrowiony, rozpowiadał wszystkim i ludzie zewsząd schodzili się do Jezusa. Teraz ten ruch wydaje się ku niemu jeszcze większy, także nawet Jezus musi się ratować przed tym naporem, choćby tym, że właśnie będzie łódka dla niego w pogotowiu, żeby tam mógł, powiedzmy, się schronić przed tymi tłumami. Dalej ewangelista jeszcze bardziej pokazuje, co się dzieje. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, dolegliwości, no, używa tu swoistego rzeczownika, który może oznaczać też jakąś plagę, ale pewno nie chodzi tylko o aspekt jakiejś plagi, czyli chorób, które mogły spotkać tych ludzi jako kara za grzech. W ogóle pewno ewangelista chce wskazać na różne choroby, dolegliwości, słabości i ci ludzie cisną się do niego, aby się go dotknąć. No, trędowaty przyszedł do Jezusa padając przed nim na kolana, ale sam go nie dotknął. To Jezus wyciągnął rękę i go dotknął. Teraz ci tutaj napierają na Jezusa i oni chcą się go dotknąć. Oni napierają, cisną się na Jezusa, także ewangelista użyje tutaj bardzo mocnego czasownika, właściwie oznaczającego napaść. Epipipto. Pipto znaczy upaść, epi napaść. Oni wręcz tym całym tłumem niejako napadali na Jezusa, jeden przez drugiego pewno cisnął się, żeby Jezusa się dotknąć. Za chwilę przy pomocy podobnego czasownika, ale z innym przedrostkiem, już nie epi, ale pros, prospiptein, będzie mówił ewangelista o duchach nieczystych, które były w tych opętanych, że duchy nieczyste teraz padały przed nim, czyli tamci napadali wręcz na Jezusa, żeby się go dotknąć, zaś duchy padały przed nim, oddając mu niejako pokłon, uznając jego wyższość. I te duchy wrzeszczą, krzyczą: Ty jesteś Syn Boży. No a Jezus właściwie surowo im nakazuje, zakazuje, gani ich mocno, co jest właściwie, można by rzec, synonimem egzorcyzmu, żeby go nie ujawniały. W ten sposób ewangelista tutaj podejmuje wątek, który będzie się przewijał przez całą prawie Ewangelię, aż do śmierci Jezusa na krzyżu, wątek tak zwanego sekretu mesjańskiego, gdzie właśnie Jezus będzie zakazywał choćby duchom nieczystym, by czasem nie ujawniały jego godności, tego, kim on jest. Te demony jako istoty nadludzkie zdają się dysponować większą wiedzą niż ludzie. Czy oni rzeczywiście znają dobrze tożsamość Jezusa? To już inna kwestia, no ale wiedzą więcej niż te tłumy. Po co te demony wrzeszczą, krzyczą: Ty jesteś Syn Boży? Czy chodzi o to, że no, nazwanie kogoś służy jakiemuś zaklinaniu? Jeśli no, ktoś znał czyjeś imię, wierzono, że może przy pomocy tego imienia mógł w jakiś sposób no, mieć władzę nad kimś. Choćby w Starym Testamencie Pan Bóg początkowo jawi się jako ten tajemniczy, który nie objawia swojego imienia, żeby ludzie nie pojmowali relacji z Bogiem w ten sposób, że mogą Bogiem po prostu dysponować. On jest tajemniczy. No, w każdym razie
Jak zobaczymy też w dalszej części Ewangelii, choćby w 5 rozdziale, gdy Jezus będzie wyrzucał legiona, to ten legion będzie faktycznie usiłował Jezusa zaklinać na kogoś wyższego, na Boga Najwyższego. A więc te demony pokonywane przez Jezusa zdają się chwytać czegoś jak deski ratunkowej, by właśnie powstrzymać wyrzucanie ich z ludzi. W tym wypadku może to ujawnianie tożsamości Jezusa mogłoby jakoś przeszkodzić, uniemożliwić dalszą działalność Jezusa. Będą rzeczywiście chyba w tym kierunku dążyły. Z jednej strony Jezus nie chce, żeby to złe duchy objawiały ludziom, kim on tak naprawdę jest. A z drugiej strony to objawianie tożsamości Jezusa jako choćby Mesjasza Marek zatrzymuje na moment śmierci Jezusa na krzyżu, bo nie chce Pan Jezus, by jego mesjańskość była źle zrozumiana. On jest Mesjaszem, ale jakim? Cierpiącym. Ludzie wówczas, myśląc o Mesjaszu, myśleli o zwycięskim królu politycznym, więc zbyt szybkie nazywanie Jezusa Mesjaszem będzie niestety wchodzeniem w błąd. Więc Jezus dopiero prowadzi uczniów do poznania, jakim Mesjaszem on jest. Piotr pod Cezareą wyzna: Tyś jest Chrystus, Tyś jest Mesjasz. Tytuł Syn Boży właściwie przynależy do nomenklatury mesjańskiej, bo czy to choćby z 2 Samuela, z 7 rozdziału, ten tekst, gdzie prorok Natan zapowiada Dawidowi, że jego potomek, czyli przyszły Mesjasz, będzie w szczególnej relacji z Bogiem, relacji synowskiej, czy psalm choćby 2: Tyś synem moim, jam cię dziś zrodził. Tytuł Syn Boży oznacza początkowo właśnie mesjańską postać królewską, króla, który jest jakoś adoptowany przez Boga, wyniesiony do szczególnej relacji z Bogiem, a nie oznacza jeszcze w Starym Testamencie dosłownie Bożego synostwa. Więc wydaje się, że te demony tutaj, krzycząc: Ty jesteś Synem Bożym, tym ludziom mogły sugerować, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem. Więc Jezus powstrzymuje te duchy przed tym. Zresztą uczniów też będzie tutaj napominał, by o nim na razie za wiele nie mówili, póki sami uczniowie nie zdobędą pełnej prawdy o tożsamości Jezusa. Błąd co do tego, kim tak naprawdę Pan Jezus jest, może wiele kosztować. W całej historii choćby Kościoła mamy niestety takie przykre historie różnych heretyków, którzy pobłądzili w rozumieniu tajemnicy Jezusa, a błąd w tej kwestii pociąga za sobą także błąd co do tego, jakim Zbawicielem jest Jezus, w jaki sposób On zbawia i czy rzeczywiście On może być faktycznie Zbawicielem. Dlatego kwestia, kim tak naprawdę Jezus jest, jest niezwykle ważna, bo od tego zależy później cała nauka o zbawieniu. A więc Marek stosuje właściwie taki zabieg, tak zwany sekret mesjański, przez te właśnie ciągłe w jego Ewangelii nakazy Jezusa, żeby czy to duchy złe, czy pewne osoby, nawet i uzdrowione, żeby milczały, żeby nie ujawniały zbyt szybko, żeby zbyt szybko nie ogłaszały czegoś, czego może sami nie rozumieją, albo czegoś, co mogłoby innych wprowadzić w błąd co do tożsamości Jezusa. Dla nas też to ważna nauka, że faktycznie, abyśmy i siebie zrozumieli w relacji do Bożych planów, musimy dobrze pojąć, kim jest tak naprawdę Pan Jezus, i nasza właściwa, pełna, ortodoksyjna wiara dopiero właśnie
prowadzi nas do zbawienia. Samo wyznanie Jezusa jako Mesjasza okaże się być niewystarczające, jak to zobaczymy choćby później po wyznaniu Piotra, kiedy pod Jerychem właśnie będzie pewien człowiek jeszcze niewidomy krzyczał tytuły mesjańskie: Jezusie, Synu Dawida. A wcześniej uczniowie, którzy wyznali Jezusa w Piotrze, czy w osobie przez Piotra, jako Mesjasza, z tą wiarą w Mesjasza nie są w stanie wyrzucić złego ducha. Potrzebują silniejszej wiary, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale prawdziwie, dosłownie Synem Bożym. A do tego dochodzą uczniowie dopiero w konfrontacji z tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, kiedy okazuje się, że Jezus jest faktycznie Bogiem, Synem Bożym, bo ma władzę nad śmiercią, ma władzę, by życie oddać i je odzyskać. On nad tym wszystkim panuje. Więc dopiero pełna wiara w Boże synostwo Jezusa jest wiarą chrześcijańską. W dzisiejszym fragmencie zauważamy z jednej strony właśnie pewną prawidłowość w misji ewangelizacyjnej samego Jezusa. Marek Ewangelista, pewnie jak i cały Kościół, zdawali sobie od początku sprawę, że ludzie najpierw biegli za Jezusem dlatego, że doświadczyli pewnych fajerwerków, można by w cudzysłowie powiedzieć. To znaczy widzieli zjawiska zewnętrzne. Złe duchy z krzykiem wychodziły, prawda? Chorzy odzyskiwali zdrowie. Więc cuda, które rzeczywiście oddziałują na zmysły nawet i prostaczków, i stąd całe tłumy poruszone, szczególnie no, gdy ludzie byli skazani na nielicznych znachorów, a w ogóle na radzenie sobie z chorobami bardzo kiepsko, no bo ani szpitali nie było, ani specjalnie lekarzy, więc wielu ludzi na pewno było chorych na rozmaite choroby, więc jak widzieli coś takiego, no to i rodzina znosiła swoich bliskich chorych, czy też sami chorzy, jeśli mogli, szukali pomocy u tego wyjątkowego cudotwórcy. Trudno się dziwić. I tak jest po dzień dzisiejszy. Na pewno pierwszym jakimś takim elementem w dziele ewangelizacji może być ta ewangelizacja z mocą, kiedy głosząc Ewangelię rzeczywiście posługujemy też charyzmatami, kiedy w imię Chrystusa dokonują się uzdrowienia i wyrzucanie złych duchów. Oczywiście te różne znaki i cuda mogą być traktowane jako słaba podstawa pod wiarę, albo właściwie nieprowadzące do dojrzałej wiary. I tak niektórzy, kpiąc sobie z pewnych znaków i cudów, no, uważają, że nie jest to dobra droga do dojrzałej wiary. Jednakże Bóg wykorzystuje również, szczególnie wobec prostaczków, no ale przecież ci mądrzy w synagodze, znający pisma, okazuje się, rozminęli się z Jezusem, gdy On próbował zasugerować im na bazie ich wiedzy. Więc okazuje się, że ci prostaczkowie, ten tłum, można powiedzieć nawet i brzydko motłoch, on biegnie do Jezusa i doświadczają właśnie licznych łask, które Jezus przynosi jako zapowiadany Mesjasz, jako ten, który reprezentuje samego Boga pochylającego się nad biedą ludzką. Więc jakiś element ewangelizacji, który jest ważny jako element wstępny, więc ludzie zbiegają się do Jezusa i Jezus będzie mógł ich nauczać. Właśnie tutaj wspomniana łódka i w dalszej części ten motyw łodzi będzie się kilkakrotnie pojawiał, bo Jezus właśnie będąc nad jeziorem z łodzi będzie tłumy nauczał. Później będzie się w łodzi przeprawiał z uczniami do kraju właśnie, gdzie będzie ten opętany, do tego, w ten rejon Dekapolis, gdzie jest i Gadara, Geraza i inne miejscowości. Tam właśnie dokona egzorcyzmu jeszcze
potężniejszego, bo to kraina pogańska, więc to nie jest zwykłe opętanie, tylko wśród pogan opętanie o wiele mocniejsze. Cuda, które Jezus czyni, mogą być jednak rozmaicie rozumiane. Tu widzieliśmy wcześniej, gdy Jezus uczynił cud na oczach tych zgromadzonych w synagodze, oni wcale nie uwierzyli, tylko w zatwardziałości jeszcze właśnie szukali sposobu, jak Jezusa wyeliminować. Teraz wspomniane jeszcze te egzorcyzmy na końcu tego podsumowania właściwie przygotowują nam kolejne perykopy, które właśnie wskazują na to, że ci niby mądrzy te egzorcyzmy pojmują opacznie, że Jezus właściwie wyrzuca złe duchy mocą Belzebuba, władcy złych duchów, a więc widać, że te zjawiska, które się dzieją przy misji ewangelizacji, mogą być opacznie rozumiane i wielu rzeczywiście, szczególnie ludzi zatwardziałych, uważających się za mądrych, zamiast doświadczyć łaski, uzdrowienia, uwolnienia, rozmijają się, bo uważają, że są mądrzejsi i wypaczają dzieło Boże. Samego Jezusa właściwie nazywają pośrednio opętanym, że on mocą właśnie Belzebuba, więc sam jest widać opętany przez Belzebuba, skoro takie rzeczy czyni. No, jest to tak dalekie pobłądzenie, które radykalnie zamyka na zbawienie, o czym będziemy dalej czytać, które właściwie Jezus nazwie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus zatem spowodował wielkie poruszenie. Tłumy za Nim idą. On dokonuje dalej dzieł uzdrowienia i uwolnienia, więc te dwa sposoby Jego działania charakteryzują tę Jego misję. I za chwilę Jezus przejdzie też do nauczania. Będzie to królestwo, które w Nim przychodzi, objawia się w mocy nad chorobami, duchami nieczystymi, nad tym, co jest wrogie człowiekowi. Ta tajemnica królestwa będzie dalej przez Jezusa ujawniana w formie nauczania, przez porównania, przez pewne maszale, przez przypowieści. To ciąg dalszy, a więc ten ruch za Jezusem spowoduje, że Jezus ma audytorium. I tak dzisiaj, kiedy powiedzmy ewangelizujemy, dzieją się znaki, cuda, ludzie zbiegają się z różnych motywów, bo może niektórzy z ciekawości, inni żeby może tylko doświadczyć uzdrowienia, ale jest też zawsze okazja, żeby później przy tej okazji właśnie cudów nauczać, przekazywać wiedzę, informacje i głosić głębsze zrozumienie tajemnicy samego Jezusa. W tej perykopii właściwie nie ma ani mowy, ani jednym słowem mowy o tym, jak ludzie reagują na to, co wrzeszczą złe duchy. Jakby w ogóle to była sprawa dla tych ludzi drugorzędna, jakby byli na to głusi. Te demony wrzeszczą, Jezus je gromi, a ludzie na to nie reagują. Oni szukają tego, po co przyszli. Więc na razie nie jest to dla nich widać ważna kwestia, kim tak naprawdę Jezus jest. No, ale już powiedzmy ten krzyk demonów w samej Ewangelii niejako stawia pytanie czytelnikowi, czy te demony mówią prawdę o Jezusie, czy też nie, i właściwie kimże On tak naprawdę jest. To pytanie będzie w dalszej, w drugiej sekcji postawione wyraźnie, szczególnie przez samych uczniów, gdy przeprawiają się przez jezioro, Jezus ucisza to jezioro, to oni zadadzą wyraźnie pytanie, kim On jest, że właśnie nawet jezioro jest Mu posłuszne.